bezpieczne powitanie nowego roku, policyjne podsumowanie Sylwestra, konkurs ZUS na poprawę bezpieczeństwa rozstrzygnięty. Dzień dobry, dzisiaj wtorek, drugi dzień stycznia. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. Sylwester to noc, którą większość z nas obchodziło w niezapomniany i huczny sposób. Nowy rok powitaliśmy w Raciborzu spokojnie. Straż pożarna nie odnotowała niebezpiecznych zdarzeń. W wielu miejscach na terenie powiatu raciborskiego mieszkańcy witali nowy rok. Sylwestrowa noc jest zawsze okresem wytężonej pracy wszystkich służb mundurowych. Nie tylko fajerwerki często są przyczyną niebezpiecznych zdarzeń w tę noc. Państwowa Straż Pożarna podsumowała noworoczny weekend w naszym regionie, gdzie nie odnotowano niebezpiecznych zdarzeń. Dla strażaków Sylwester i nowy rok, dla strażaków będących na służbie minął wymarzone służby, ani jednego zdarzenia. Z jednej strony strażacy w gotowości czekali do podjęcia działań, ale przede wszystkim brak wyjazdów to brak nieszczęść na terenie powiatu, więc takich służb moglibyśmy sobie życzyć przez 366 dni tego roku. Także strażacy bardzo zadowoleni z tych dwóch dni, które są już za nami. Pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, czas szampańskiej zabawy w powiecie raciborskim przebiegł spokojnie i prawdopodobnie w miłej atmosferze. Nowy rok już u nas zagościł i każdego dnia musimy dbać o nasze zdrowie i naszych bliskich. Przekazujemy więc życzenia noworoczne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Wszystkim widzom strażacy składają najlepsze noworoczne życzenia zdrowia, pomyślności i spełniania marzeń. Podsumowując, to był jeden z najspokojniejszych Sylwestrów w Raciborzu. Zadbajmy o to, aby cały ten rok był dla nas bezpieczny. Raciborscy policjanci podsumowali noc sylwestrową, która w powiecie raciborskim nie obfitowała w poważne zdarzenia. Wyjątkowy weekend noworoczny przebiegł spokojnie i bezpiecznie również na drogach naszego powiatu. Noc sylwestrowa to tradycyjnie huczne powitanie nowego roku. Aby było bezpieczne, zawsze dbają o to służby mundurowe. To dla nich okres wytężonej pracy. Tym razem noc sylwestrową mieszkańcy powiatu raciborskiego spędzili na bezpiecznej zabawie. Ostatni dzień starego roku i pierwszy nowego 2024 należy uznać za spokojny. Nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń kryminalnych. Jesteśmy po Sylwestrze, na szczęście w powiecie raciborskim przebiegł on bardzo bezpiecznie, nie było żadnych incydentów, które gdzieś tam narażałyby obywateli, nie było żadnych przestępstw, także było interwencji kilka na tle porządkowym, zakłócanie i tak dalej, spoczynku nocnego, ale na szczęście przebiegło wszystko spokojnie. Bardzo bezpiecznie było także na naszych drogach. Nie odnotowano poważniejszych wypadków. Co najważniejsze, nikt nie zginął ani nie został poważnie ranny. Za naszym pośrednictwem policjanci z Komendy Powiatowej w Raciborzu przekazują też życzenia noworocznych. Chciałbym złożyć tutaj wszystkim obywatelom wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo bezpieczeństwa, ostrożności, wszystkiego dobrego. Bądźmy ostrożni i rozsądni, aby cały rozpoczynający się właśnie 2024 rok był tak spokojny jak początek tego roku w powiecie raciborskim. Nowy rok mobilizuje nas do wielu postanowień i planów. Warto do nich dodać dbanie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz obowiązkowo je realizować. 966 firm otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczącego dofinansowania działań poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy. Przedsiębiorca, który wziął udział w konkursie, mógł uzyskać wsparcie w kwocie od 10 do nawet 300 tysięcy złotych. Natomiast płatnik składek może otrzymać dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie częściej niż raz na 3 lata. Znamy wyniki tegorocznego konkursu na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Pozytywną i formalną ocenę merytoryczną uzyskało 2700 przedsiębiorców. Łączna kwota przyznanych środków w regionie
rocznie wyniosła ponad 11 milionów złotych. W tym roku prawie 5200 przedsiębiorców złożyło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioski o dofinansowanie do projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy. Do uzyskania dopłaty zakwalifikowało się 966 płatników składek, spośród nich aż 114 firm jest z województwa śląskiego. Przedsiębiorca, który chciał wziąć udział w konkursie ZUS, musiał spełnić określone warunki. Między innymi nie mógł zalegać z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Nie mógł również zalegać z opłatą podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w czasie procesu likwidacji oraz w toku postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Płatnik składek może otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nawet do 80% wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tysięcy złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na konkurs przeznaczył dużą pulę środków, w sumie do rozdysponowania jest 100 milionów złotych. Eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w konkursie wybrali najbardziej obiecujące projekty, które poprawią bezpieczeństwo i warunki pracy. Lista rankingowa projektów ocenionych pozytywnie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUS. Na niej znaleźli się przedsiębiorcy z województwa śląskiego. Są wśród nich duże przedsiębiorstwa, jak i niewielkie firmy. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Serdecznie zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości już jutro. Spokojnego.